Dobra. Cześć, jestem Marcin i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to jest odcinek z Discorda. O, kto by się spodziewał? Nie no, są FNAF News. FNAF News. Więc tak. Dzisiaj ogólnie wychodzi Help Wanted 2. I chciałbym zrobić takie szybkie podsumowanie tego, czego się możemy spodziewać. W ogóle tutaj mamy jakiegoś Funko, znowu kolejne jakieś Funko gówno. Tym razem Staff Bot z rozjebaną mordą. Nie wiem, kto jak lubi. Mi się wydaje, że po Security Breach jakoś nie bardzo, niewiele osób jakby darzy sympatią te oto stworzenia, więc nieważne, jeszcze taki fajny pluszak jest, ale to tak poza Hellbot 2. Więc był sobie to tutaj, ten zwiastun. Może ja wyłączę dźwięk, żeby mnie zagłuszał. No i o tym wszyscy wiemy. Ten zwiastun ma też już pół roku. Wyszedł zanim film wyszedł, więc o tym już wiedzieliśmy. O, i jeszcze jest jumpscare Balory. Na tym może się zatrzymiemy. No i wyszedł ten nowy zwiastun, który powinniście już widzieć. Cicho, hand unit, cicho. No i ten zwiastun powinniście już widzieć, to w ogóle jest nawiązanie do FNAF 6, do Pizzeria Simulator, ten początek, to jest bardzo fajne. No i tutaj mamy już bardzo podobny do Help Wanted 1, to właśnie minigierka z Foxym, tam gdzie się strzelało. To było w Halloweenowym DLC z Dreadbearem. Tu jest nowy tryb z właśnie staw botami, że się im jakieś jedzenie robi. Tutaj w ogóle Helpiego się chyba ze wścieklizny leczy, czy coś takiego. Tutaj w ogóle endoszkielety się uczy. Coś co widzieliśmy już w Security Breach, że jakby programuje się, jakby te AI od nich. Ono się uczy jakichś tam zachowań. W sensie to też troszkę tak nawiązuje do mimika, że my pokazujemy mu różne jakieś tam zachowania, jakieś tam podobieństwa, i te właśnie później się uczą i to naśladują. Tak zgaduję, że tak jest. No i tutaj znowu mamy strzelanie. To jest ciekawe. To jest ciekawe. No, malowanie Roxy. To jest bardzo ciekawe. Jestem w ogóle ciekaw, jak to będzie, bo na przykład taki kolor, taki, a taki, to ciężko będzie niektórym rozróżnić. Współczuję osobom, które cierpią na daltonizm, bo to jest różowy i to jest już bardzo, jakby bardzo wyrazisty różowy, więc z tym raczej problemów nie będzie. Albo z tym. Ej, z tym to ja, nawet ja bym miał problem to rozróżnić. W sensie to ma jakiś tam lekki odcień zielonego. To nie widzę, żeby to miało jakikolwiek odcień. To po prostu jest biały. Tak, przynajmniej ja to widzę. Tak, że to jest po prostu biały. No i tutaj, no jak mówię, nie? Z tym może być problem. Z tymi troszkę może być problem, bo to już też bardziej trochę widać. Ale styl z tymi kolorami dla niektórych, szczególnie z tymi, może być naprawdę problem. Daltonizm może naprawdę sprawić problem. I dlaczego tak jest, że w tych grach od SteelWool zawsze są jakieś kolory i zawsze osoby, które mają daltonizm, mają przejebane, bo jakby w Help Wanted 1 też był ten segment, gdzie się kolorowało mózg Dreadbeara, i tam też był problem. Więc nie wiem o co chodzi. To jest w ogóle fajne, że tutaj jest San, my boy! San to jest zajebista ima, Drake. Uwielbiam. Uwielbiam daycare attendant.
Eclipse Moon, nie wiem. Super jest. I w ogóle się robi tego, się robi Paper Pulse'a, co też jest ciekawe. Trochę przerażające jest. Tutaj się bije bonbony. Znowu strzelanie. Tutaj właśnie mówiłem, że wściekliznę mam. Ten. Tutaj w ogóle Moon jest. Ta gierka została zlikowana, bo tam wcześniej ludzie mogli zagrać na jakimś tam evencie od SteelWool. Tutaj w ogóle, co to jest za biuro? A, to jest sister location, to jest private room. Okej, okay. A tu jest ten pokój z endoszkieletami. O, właśnie, to jest znowu ten pokój, gdzie jest Ballora. To jest Breaker Room i Phantom Freddy. Let's go, my boy. To będzie zajebiste. W sensie... No, dodali Sun i Moona, dodali Phantom Freddy'ego do jednej gry. No, normalnie oszaleję, nie? Jeszcze Springtrap'a będzie brakować. Ale tak to... Sami zajebiści oponenci, nie? Chociaż może będzie jakiś tam Springtrap, może się pojawi. Ej, właśnie, jeszcze FFPS ma się pojawić. Czyli będzie Afton, w sensie Scraptrap będzie. Music Man, o, właśnie, to jest potwierdzenie, że jest FFPS. Bo mamy tutaj Scrap Baby, więc... Najpewniej też będzie Scraptrap, będzie Molten Freddy i będzie Lefty, więc to jest przerażające. No i Music Man, Jumpscare. Aha. No i Jumpscare Scrap Baby jest naprawdę zarąbisty, że ona używa tych kleszczy to są? Kurwa, nie chciałem tak tego zrobić. No te nożyce po prostu, które ma na łapie. Że ona tego używa, żeby faktycznie cię zarąbać, nie? Bo wcześniej w FFPS-ie to było takie... Mech, no, ma te kleszcze, ale co? Jak po prostu wyskakuje ci na twarz i jakby patrzy się po prostu na ciebie i krzyczy po prostu na ciebie. A teraz ona jest faktycznie groźna. Czuć tą grozę, że ona ma te szczypce i ona ci kurde może odpierdzielić całą rękę czy głowę nawet, więc nie wiem, super to jest, naprawdę super. Więc Jasiek, nie pisz mi teraz, nie przeszkadza jak nagrywam. Dobra, więc moja tutaj ocena tego zwiastunu jest naprawdę wysoka. To jest naprawdę dobrze i dobrze to wygląda, te modele wyglądają zajebiście. To ja bym chciałbym powiedzieć. I właśnie wczoraj, bardzo późnej godzinie, pojawił się link do takiej strony, gdzie właśnie SteelWool pisze. Akcept, dobra. SteelWool pisze tutaj, że w 2023 fani FNAF-a bardzo dobrze, w sensie, że to było. Dobra przejażdżka, w sensie, że fajnie się wszystko zapowiadało i tak dalej. Gdzieś tutaj jeszcze było, bo ja to już czytałem wcześniej, tak przeglądałem, że fani FNAF-a naprawdę dobrze jedli tutaj. Community dobrze jadło, ale to się jeszcze nie kończy. W sensie, że dobrze jadło, w sensie, że dostaliśmy Ruin DLC od SteelWool do Security Breach, dostaliśmy film i teraz jeszcze dostajemy praktycznie drugą grę, teoretycznie, bo Ruin niby jest grą, ale to jest dodatek do gry, więc można to niby tak doliczyć połowicznie, ale co, dostaliśmy film, dostaliśmy grę i dostaliśmy DLC do gry w jednym roku i jeszcze chciałbym przypomnieć, że dostaliśmy FNAF The Movie, The Game od Scotta, gra od Scotta i to jest oczywiście spin-off, taki for fun do zagrania, nagrywałem też. Dziwne, że jakoś mało osób wie o tej grze, o FNAF The Movie The Game. Może ja pokażę Game Jolt FNAF The Movie
i zaraz powinno samo wyskoczyć. O, tu jest. Now the movie The Game, tutaj oficjalnie od Scotta Cawthona. I jakby ktoś nie wiedział, to jest jakby, to jest trochę troll, bo tutaj jakby to nie nawiązuje nic do filmu, niby są tam te screeny z filmu, ale to jest całkowicie inna gra. I co tu robi? Nie wiem, kurwa. Weźcie mi to, nie mogę na to patrzeć. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że 2 miesiące temu, jakoś kilka dni przed filmem. I nie wiem, po prostu pomyśleć, że film ma 2 miesiące, nie? To też jest niesamowite. Ale jakoś mało osób wie o tej grze, więc nie wiem, chciałbym też nagłośnić o tym, że halo, ta gra istnieje. Że ktoś by nagrał, nie? Tam Eleven, tam wiecie, osoba, która gra każdego FNAF-a, przynajmniej oficjalnego, jakby nie nagrał tej gry, więc to też jest zastanawia, w sensie nie, no, nie zastanawiające, ale może po prostu nie wie czy coś, może chciał nagrać albo zapomniał czy coś, nie wiem. I mu warto zagrać, bo grałem i fajnie się bawiłem przy tym, nawet to jest taka luźna gierka, tam nawet chyba nie ma żadnych większych rzeczy ukrytych. To jest po prostu, żeby usiąść i się pośmiać. Więc naprawdę zapraszam zagrać. My wracamy do tego i do Steelwool, które mówi nam, że w Help Wanted 2 jest aż 40 minigier. Aż 40 minigier! Czajcie to! I jest tutaj order L-Chips. Będzie więcej L-Chips. Dla tych, co uwielbiam L-Chips, będzie. Będzie L-Chips, będzie Glamrock Roxy Fashion Demand, będzie właśnie malowanie Roxy, to co widzieliśmy. Właśnie Glamrock Salon, no to wiemy, będzie. First Aid, Emergency First Aid, no to jest to co widzieliśmy z Helpim, gdzie właśnie się tutaj o niego troszczymy, biedaka. Właśnie musimy go wyleczyć. I właśnie zanim nas ta zabije, gdzie ona jest? Scrap Baby. Bo ona będzie nam przeszkadzać. Ona będzie nam ostro przeszkadzać przy naszym zadaniu. Nie pokazałem, no, to nie tutaj. Ale ona będzie nam ostro przeszkadzać. Więc będziemy musieli pomóc jakoś Helpiemu. Jakoś go wyleczyć. A przy tym będą nam przeszkadzać Scrap Animatroniki. Zgaduję, że może tylko Scrap Baby, ale to nie musi być tylko Scrap Baby. To może być też, może tam być też Lefty, może tam być też Molten Freddy, może tam być też Scrap Trap. Może być ta cała czwórka naraz. Teoretycznie. Nie mamy takiego potwierdzenia, że tak będzie, ale mówię, że może tak być, może nawet będzie tym razem. Chyba to jest jakiś difficulty setting, że będziemy mogli sobie ustawić, że chcemy łatwy, średni czy trudny. Tak jak dodali w Help Wanted, gdy dodali Withered animatroniki, tam było właśnie ustawienie trudności było, więc może tym razem też dodadzą coś takiego? Nie wiem, to by było ciekawe. No i właśnie, mamy tutaj jeszcze stwórz beat z DJ Music Manem w Recording Studios, więc to też będzie fajne, tworzenie muzyki z DJ-em Music Manem. I tutaj jeszcze właśnie wiele więcej rzeczy. I oni wspominają, szkoda, że oni wspominają o tych rzeczach, które już widzieliśmy na zwiastunie, ale rozumiem, że nie chcą za bardzo, za dużo mówić. Bo po prostu nie chcą spoilerować. Tak zgaduję, że tak to wygląda z ich strony. Dobra, no i tutaj mamy informację, że wersja na VR only będzie dzisiaj właśnie, ale flat, standardowa wersja, czyli ta wersja na
komputer, normalnie zagrania, bez VR-a, będzie w Spring 2024, czyli w wiosna 2024. Więc możecie się spodziewać tego, ale jeśli chcecie sami zagrać i nie mieć żadnych spoilerów, no to trochę jeszcze poczekacie, tak zgaduję, jakby, że aż to wyjdzie. Więc chowajcie się najlepiej, jeśli chcecie naprawdę zagrać, to nie macie VR-a, nie chcecie spoilerów, to naprawdę do wiosny 2024 będziecie musieli czekać. Bo tak, nie wiem, może jeszcze nie skończyli tej standardowej wersji. Może jeszcze nie skończyli i ona później zostanie wypuszczona. Nie wiem, jak to wygląda, ale jeśli kupicie wersję VR-ową, to od razu będziecie mieć tą standardową wersję, tą płaską wersję. No i właśnie gra będzie kosztować, tutaj już mamy cenę gry nawet, że gra będzie kosztować praktycznie $40. Więc ile to na Polski? Ile to $40 na złoty? Ile to dolarów na złoty? 157. O, dobra, więc takie ceny możemy się spodziewać, mniej więcej, bo wiadomo, tam jest, to jest w sumie 39, 99, więc to troszeczkę spadnie, ale no niedużo, naprawdę niedużo, jeszcze przy cenach aktualnych, inflacji i tak dalej, to naprawdę, no to w złoty nie będzie tanie. Naprawdę. No, coś około tej liczby bym się spodziewał. Coś około 160 bym się spodziewał. Ile to ostatecznie będzie? Nie wiem. Przekonamy się. Dobra. I tutaj kolejne informacje. Coś tam, coś tam. Dobra. O, Polisz. O Polakach mówią. A, no to super. Super, że o nas pamiętają. Nie no, żartuję. Nie, wiem, że nie chodzi o Polaków. Dobra, wracamy na Discorda. Zapraszam na Discorda. Międzywymiarowa armia. Mała reklama, szybko. Dobra, to po reklamie. I dodali jeszcze takie coś na TikToka. Takie małe zwiastuny. Mogę to zwiększyć? Mogę. I tutaj też jest. A, nie mogę tego tak. Tu jest też więcej rzeczy widać na tych zwiastunach. To są jakby powtórki ze zwiastunu, ale niektóre momenty są nowe. O, jumpscare Balory na przykład. To właśnie chciałem. O tym chciałem pomówić. Tu jest jumpscare Balory w grze i ma fioletowe oczy. A tu jest na zwiastunie. Dlaczego tu na zwiastunie ma niebieskie? A tu ma fioletowe? Dlaczego ten jumpscare się. Bo ona tutaj z góry jakby jumpscare'uje. A tutaj z dołu. Dlaczego te jumpscare się różnią? Dlaczego ona ma dwa różne. Dlaczego ona tu ma niebieskie oczy? A dlaczego. Tutaj widać, że to są zwykłe oczy animatronika fioletowe, a tutaj one się świecą. One są niebieskie. Jakby tutaj to wygląda tak w miarę, nie wiem, średnio w porównaniu do tego, to wygląda o wiele lepiej. W ogóle ta tekstura graficznie, ten jumpscare wygląda o wiele lepiej. Jakby. Ja rozumiem, że są jakieś tam zmiany w designie i tak dalej, ale design Balory jest stały, to jest stały design i ten. Więc dlaczego mieliby zamienić jej oczy na niebieskie? Bo ona ma fioletowe oczy, z tym się muszę zgodzić. Ona ma fioletowe oczy, normalnie w Situation, ale
Dlaczego tu miała mieć niebieskie i to w dodatku świecące? To mnie zastanawia, bo moja teoria była taka, że Ballora zmieniła oczy tak samo jak Baby, która miała na początku niebieskie oczy, później je zamieniło na zielone oczy i też się później zaczęły świecić w taki sposób. Świecić? Świecić. Polski język trudny. Dobra. Też je zaczęły świecić. Świecić, bo została opętana i jakby to jest to pokazane, że ona ma jakby duszę w sobie jakąś tam. Ona ma taką właśnie energię jakąś duchową w sobie, która ją zasila i tak dalej. I tutaj tego nie ma, więc to mnie zastanawia, dlaczego tak jest. Czy w trakcie gry coś się zmieni, czy w trakcie gry coś się stanie, lorowo nie mam pojęcia, bo ta gra podobno ma się dziać przed Security Breach, albo przed Security Breach, albo przed Ruin, czyli między Security Breach a Ruin, więc nie wiem, moim zdaniem to jest po prostu, to będzie wyglądać tak, że ta gra, że właśnie Help Wanted 2, to jest po prostu kontynuacja Security Breach i oni, w sensie oni, oni, muszę rozwijać swoją myśl, oni, czyli Gregory i Vanessa, która została uwolniona, stworzyli grę, która ma naprawić te błędy z Mimikiem. W sensie pierwsze Help Wanted było po to, żeby Mimik dostał jakąś tam swoją formę, żeby Glitch Trap wyszedł z gry i tak dalej. No i to był pierwszy Help Wanted, żeby po prostu Glitch Trap, który był zamknięty w grze, żeby go wydostać z gry. I myślę, że Help Wanted 2 to może być to samo, ale odwrotnie, że tym razem zamiast go, plan jest taki, że zamiast go, że zamiast, kurwa, nieważne, wiecie o co chodzi, zamiast go wydostać z gry, tym razem, bo już teoretycznie się wydostał, tym razem chcą go znów zamknąć do gry. I tą grę na przykład gdzieś porzucić, zostawić i tak dalej. Taki jest mój pomysł na fabułę, że tak to będzie rozwiązane, że po prostu zrobią to samo, ale odwrotnie, żeby powstrzymać Glitch Trapa. A tutaj mam jeszcze drugi zwiastun. No tutaj znowu widzimy podobne rzeczy, mamy właśnie, o i to jest zajebiste, nie wiem, podoba mi się ta Moon i Sun, nie wiem, super, to są super postacie. O i to jest też nowe, tego nie widzieliśmy, bo wychodzi na to, że mamy coś w rodzaju tam takiego keyboardu i z takimi przyciskami czy tam jakimiś symbolami i on po prostu będzie nam pokazywać, co mamy klikać i to będziemy musieli chyba w odpowiedniej sekwencji później odtworzyć. Takie jest moja interpretacja tego. O, i to też jest ciekawe. To też jest ciekawe, że jest bidibab jumpscare, czyli nie tylko będziemy mieć głównych oponentów, czyli Balorę i tak dalej, naszą główną czwórkę, ale będziemy mieć też nie wiem, bidibaby, będziemy mieć też mini Riny, co mnie nie cieszy za bardzo, ale będzie, może będzie jeszcze jedno, będzie Lolbit i jakby w Help Wanted 1 też troszkę tych funtime'ów pojawiło, a tutaj wygląda na to, że będzie ich jeszcze więcej. Więc to może być ciekawe. Nie. Tym bardziej, że pokazali Bidibaba, który nie jest jakoś zbyt bardzo kojarzony, bo niby tam sobie istniał w tym Sister Location. Niby to jest pierwsza osoba, pierwszy animatronik, który jest w stanie nas faktycznie zjumpscarować i zabić w drugiej nocy, jak jesteśmy pod
pod biurkiem, ale nie wiem, jakoś Billy Bat mi się najmniej kojarzy ze Sister Location. Nie wiem, najbardziej mi się właśnie kojarzy Baby Steel, Ballora, Funtime Freddy. Funtime Foxy też. Wiadomo, ta czwórka, nie? No i jest jeszcze Enard, dodatkowo składający się ze wszystkich. To są takie poboczne postacie, bym powiedział, czyli Bidibab, Minirin i tak dalej. Niby se istnieją, ale poza tym to jakoś ważniejszej roli to oni nie mają. Przynajmniej ja nie widzę, żeby mieli. Ale to jest naprawdę ciekawe. Co tutaj mamy? Jeszcze więcej Fluff Newsów. Tu chciałem wejść na Steama, bo tutaj też jest dużo fajnych, nowych rzeczy. Czyli mamy tutaj Funtime Freddy'ego, piękny screen Funtime Freddy'ego, w ogóle piękna jakość, cudowna grafika, naprawdę. Później mamy to, tu też, na zdjęciach to wygląda tak dobrze. I tu mamy reguły gry, że Bonbon daje nam 1 punkt, Bonnet daje nam 3 punkty, a Helpy odejmuje nam 3 punkty, więc nie możemy trafić Helpiego. To będzie nasz tutaj nasz challenge, tak zwany, że będziemy się śpieszyć, żeby wszystko napierdzielać, co się rusza, ale nie będziemy mogli walnąć Helpiego. To może być trudne. I słyszałem, że też ma być chyba Plush Baby w tym momencie, albo nie w tym momencie, nie wiem, ale teoretycznie jest tutaj jeszcze miejsce na trzecią osobę, więc może w trakcie gry nagle się pojawi Plush Baby i z nią też coś będzie, nie wiem, bo coś kojarzy, coś mi się obiło na uszy, że tu też ma być Plush Baby, ale nie jestem pewny, nie powiem wam na pewno. To jest piękne. Ja pierdzielę, to jest tak dobre. Poziom z karuzelą podobno ma być jeden z najstraszniejszych i najtrudniejszych momentów w FNAF-ie. Ja się nie mogę doczekać. To wygląda epicko. I ta krzywa Mangle w ogóle z tyłu, co to jest? O, i o tym mówiłem, że, bo ja już widziałem te screeny wcześniej, że jest tutaj taki jakby keyboard czy coś, jakieś przyciski. I tutaj mogą się później pojawić jakieś symbole, czyli właśnie tutaj pasuje nam na cztery animatroniki, czyli Freddy, Chica, Monty i Roxy. I będziemy musieli w jakiejś tam sekwencji odpowiedniej odtworzyć to, co on nam pokazuje w oczach swoich. Tak zgaduję, że tak właśnie będzie. Nie wiem, to wygląda tak dobrze na tych screenach. To jest ciekawe, bo to ludzie nazwali, bo to jest niby Lefty, ale to nie jest Lefty, bo zamiast jakby nie jest czarny, tylko jest brązowy, tak jak Freddy normalnie, ale tutaj jest niebieski, a Lefty tu jest czerwony. Lefty nie ma takiego ubrania, więc ludzie nazwali to coś Righty. Righty, w sensie, że prawy, nie? W sensie, że on jest prawy, a lefty, że lewy, nie? Wiecie, że to jest po prostu przeciwieństwo siebie. O to chodzi, bo mają kolory przeciwne, teoretycznie. Raczej chodzi o ten niebieski i czerwony, że to jest przeciwieństwo. Bo tak czarny i brązowy to tak nie bardzo, ale niebieski, czerwony tak. I nie wiem, to jest ciekawe. Bo to jest jakaś nowa postać, o której jakby nie mieliśmy pojęcia. I nie wiem, jaką on może mieć rolę. Bo tutaj teoretycznie to będzie poziom ze strzelaniem. Patrząc po tym, że tutaj mamy w gwiazdach takie coś. Takie jakby tarcze, do których się strzela. Więc teoretycznie on może być kimś, kto nam na początku. Tak jak Foxy. Z tymi kulkami, co się strzela, on może być tym takim, co na początku wita gości i rozpoczyna tą całą gierkę. Może nam daje pistolet czy coś, żebyśmy mogli grać. Pokazuje nam punkty, ile zdobyliśmy na przykład. Coś w tym stylu.
Nie wiem, czy będzie mieć jakąś większą rolę? Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Bo to może być ciekawa postać. Chyba, że to będzie po prostu taki odmiana Lefty'ego, taka ze zmienionymi kolorami po prostu. Tak jak jest z Funtime Foxy i Lolbit. Że Lolbit to po prostu ta jakby osobna postać, ale bardzo podobnie wygląda do Funtime Foxy, tylko ma zmienione kolory. Tutaj może być podobnie. Więc nie wiem. Oficjalnie jak to się będzie nazywać jeszcze nie wiemy, ale fani to nazywają Righty, więc na razie tak też będę to nazywać. Chodźmy tutaj. No i tutaj już wiemy, że właśnie mamy tutaj Scrap Baby. I mamy tutaj właśnie Helpiego i mamy tutaj właśnie jakąś pierwszą pomoc czy coś takiego. Różne tutaj rzeczy. Tutaj chyba monitor na F6. To chyba ten telewizorek. I tutaj właśnie widzimy, że też jest vent podobny do FNAF-a 6, więc chyba, zgaduję, że tak będzie, będziemy tutaj we FNAF-ie 6, ale Helpi będzie potrzebował naszej pomocy, więc będziemy musieli i pomagać Helpiemu, i będziemy musieli odganiać animatroniki. Więc może to będzie lepsze niż standardowy gameplay we FNAF 6, który jest trochę nudny, trochę się ciągnie, bo wiadomo, trzeba naprawiać, tak? Jak ktoś przyjdzie, to trzeba wyłączać, trzeba uważać na temperaturę. Mam nadzieję, że tutaj temperatury nie będzie, bo temperatura jest naprawdę ciężką mechaniką, żeby jakoś balansować sensownie, żeby nas nie zabili. Nie wiem, to może być naprawdę ciekawa minigierka. Tym bardziej, że nie wiem, porównajmy sobie tą dwójkę, nie? Jakby on jest taki bardzo plastikowy, taki bardzo, nie wiem, taki bardzo mało tekstur ma, nie? Taki po prostu plastik i taki po prostu kolor. Nie wiem, dziwnie to wygląda w porównaniu z taką Scrap Baby, która jest tak detalicznie zrobiona, która ma tyle tutaj detali, bo on w porównaniu do niej to jest prosty design. To jest prosty design, który można szybko zrobić, można szybko odtworzyć i tak dalej. Ale to jest tak zdetalowane, to jest tak, nie wiem, cudownie zrobione, że tak dziwnie się na to patrzy. Że nie wiem, że to tak na jednym screenie. Bo z jednej strony mamy takie coś, a z drugiej mamy takie coś, nie? Taki mega kontrast jest. Nie wiem, śmieszne to jest. No i mamy Roxy ze serduszkiem. Jak słodko. I tutaj mamy różne takie te, więc zgaduję, że tutaj będzie nam podpowiadać, gdzie ona chce jaki kolor. Zgaduję. I tu będziemy robić jej makijaż. Ona tutaj to chyba będzie tak na początku robić, bo słyszałem właśnie u niektórych, że myśleli, albo to będzie na początku, albo to będzie na końcu, jak już będzie pomalowana, ale zwróćcie uwagę na to, że ona nie jest pomalowana, że ona nie ma makijażu na sobie. Ona nie ma makijażu na sobie. Pójdźmy sobie, nie wiem. O, do tego momentu. Patrzcie, jak to wygląda. Ona jest jakby w taki sposób ona wygląda. A tutaj, o, nie tutaj. Tutaj widać, że ton fioletowy to jest odcień jej normalnych oczu. To nie jest odcień farby ani nic. I ona jeszcze ma tutaj ten dodatkowo takie, co to jest w ogóle? Włosy, pióra, co to jest? Nie wiem, ale tutaj tego nie ma, więc zgaduję, że to jest na początku, gdzie jest takie proszę, umaluj mnie ładnie, czy coś takiego, pomóż mi,
będę ci wdzięczna i tak dalej, jest taka miła dla nas, a później jak nam nie wyjdzie, jak zrobimy jej makijaż źle, to czeka nas niezła kara. I ona tutaj ma jakieś pęknięcia czy coś, a tutaj tego nie ma. Jakby, nie wiem. Nie wiem, może to była wczesna wersja i tak miała i później to usunęli. Nie wiem, dziwnie to wygląda, bo ona tutaj ma takie właśnie pęknięcia na ustach, a tutaj jakby nie ma. Nie wiem, zastanawiające to jest, ale trzeba przyznać, że wspaniale to wygląda. Więc no, 14 grudnia to jest dzisiaj, więc ja powtórzę, zapraszam na Discorda, no, bardzo serdecznie, można sobie popisać, można fanarty wysyłać, jak ktoś ma, można na wiele różnych tematów popisać, naprawdę jest dużo kanałów różnych, na różne tematy, na różne gry. Jak nie ma tych gier, to są też random gry po prostu, jakby po prostu dopasowane do kategorii, na przykład symulator, platformówka, rytmiczne sandboxy, horrory, RPG, gry, strzelanki, co tylko chcecie. Teoretycznie znajdziecie wszystko, co byście chcieli, tyle tego jest, więc zapraszam na serwer, link w opisie i nie wiem, no, widzimy się jakby w kolejnym odcinku. To by było jakby moja nie tylko reakcja, ale też jakieś tam słowa, które mam nadzieję, że dały wam do myślenia odnośnie tego, co tutaj może się dziać. Bo naprawdę fabularnie to jest zastanawiające, kiedy to się dzieje i co tutaj się dzieje. Dlaczego ta gra powstała? Bo pierwsza gra powstała po to, żeby zataić te wszystkie brudy od Fazbear Entertainment, żeby obrócić te wszystkie tragedie, które się działy kiedyś, w żart i po prostu, żeby Fazbear Entertainment mogło się oczyścić z tych właśnie zarzutów i oskarżeń, żeby ludzie myśleli, że to są tylko haha, bajeczki i tak w ogóle ten, że to jest oparte na grach, i że to naprawdę się nie wydarzyło i oni, że stworzyli tą grę po to, żeby się śmiać samych siebie, a w rzeczywistości chodzi o to, żeby po prostu wyczyścić swoje brudne, swoje brudy po prostu, swoje imię, żeby wyczyścić imię marki Fazbear Entertainment. Więc nie wiem, mnie zastanawia, dlaczego miałaby powstać druga część. Bo jak ja mówię, moim zdaniem druga część oficjalnie nie powstała, oficjalnie nie zostaje wypuszczona do ludzi, tylko powstaje po to, żeby zamknąć w niej Glitch Trapa. Dlatego też jest moment, który jest dosyć specyficzny, jak na... Gdzie to było? Bo jest tu moment, w którym Glamrock Freddy, nasz przyjaciel najdroższy, atakuje nas podczas Parts and Service. I nie wiem, to jest... Może ja to tutaj nie znajdę, może ja to znajdę prędzej tutaj. Bo naprawdę... O, tu jest. No jest Parts and Service, widać, że z Freddy coś jest nie tak, i Freddy zawsze był najmilszy dla nas, a teraz nagle klikamy mu na nos i on nas jumpscare'uje, o co chodzi, nie? I nie wiem, myślę, że jakby Glitch Trap już trafił do tej gry i dlatego jakby coś tutaj miesza, albo okazuje się, że jednak były dwie wersje Glamrock Freddy, że po prostu jedna to była ta oficjalna wersja, druga to jest ten taki prototyp, który nas gonił właśnie w ruinach, i to może być ten prototyp, który został zainfekowany też przez Glitch Trapa. Nie wiem,
Może tak być, ale nie sądzę. W sensie dziwnie to by było, jakby mieli nagle, nie wiem, gdzieś w piwnicy jakąś wytwórnię tysiąc animatroników. Jakby tej samej ich ten, że jest tam tysiąc wersji Freddy'ego, tysiąc Monty'ich, tysiąc Chick, tysiąc Roxy. Nie wiem, to by było dziwne. Trochę. Ale zobaczymy, I guess, że zobaczymy, jak to wyjdzie. I to w bardzo niedalekiej przyszłości, bo za już kilka godzin, więc zapraszam na Discorda. Nie, no dobra, już przestaję. Jak coś, dzięki za oglądanie, to by było moje szybkie podsumowanie tego wszystkiego, co się dzieje. Jak to wygląda i tak dalej. Już nie mogę się doczekać na tą premierę. Więc I guess, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Nie wiem, przypominam też o łapce w górę, bo rzadko o tym mówię. Naprawdę rzadko mówię o łapce w górę i rzadko mówię o subskrypcjach. A nie wiem, chyba jestem youtuberem, chyba powinienem coś takiego częściej mówić. Ale nie wiem, nie dociera to do mnie. Jakoś to nie jest w moim stylu prosić o łapki i o suby. Nie wiem, to nie jest jakoś w moim stylu. Więc kto sobie zostawi, ten sobie zostawi. Ja jedynie proszę o feedback, o komentarz, żeby miał z kim podyskutować, żeby poznać też odmienne opinie, to jest dla mnie ważniejsze, żeby poznać waszą opinię, a nie żeby łapki w górę zbierać, bo nie wiem, opinia innych jest ważniejsza niż jakieś tam statystyki, przynajmniej dla mnie. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.